A we wszystkim, w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, bierzemy pługi, jedziemy w pole orać. No tak, dupa jasia, słuchajcie, przyszedł ten czas, jak ziemia została przemarznięta przez mróz. Także wybieramy się dzisiaj do lasu, tak jak zapowiadałem, bo tam trzeba przejechać przez pole. Do tej pory to tak było mięciutko, że tam nie chciałem, powiem szczerze, że nie chciałem się zagrzebać, bo fajnie by było odcinek nagrać, jak się tam człowiek grzebie. Nie na tym rzecz polega, ciągnik i tak jest brudny. Moi drodzy, pogoda piękna, chociaż nie ma słońca. Zestaw, zimówki, te paliwo. Po co mi tyle paliwa? Patrzę, paliwa jest tyle, ale nie ma oleju. Dobra, my tam za wiele zrobić, ścinać nie będziemy, siekiery. Patrzcie, podeszłem, bym wam pokazał jeszcze palca ubitego. Przeciętego tak ostrzyłem łańcuch, no. Gadżety przygotowane, jedziemy do lasu, no. Z czego są te koła? Koło jest samochodowe, wyciąłem tutaj. Ja muszę wam kiedyś pokazać. Wyciąłem to i przystosowałem do tego, co tutaj jest, ten było nawet to szpilka nawet mi się rusza. Ale to na trzech wystarczy. Samochodowe opony, samochodowe felgi. No przystosowałem tutaj do wozu. To są piętnastki, a piętnastek jest więcej. Bo ogólnie te takie wozy miały szesnastki. No szesnastek już coraz mniejszy, jedynie co tych żuków to były szesnastki. A także tutaj wszystko na piętnastka, a piętnastki można. Mam nawet takie większe balony mam, a to bezdętkowe oczywiście. Większe takie balony mam, fajne przygotowane, a to na razie tylko taka o. Dobra, spotykamy się w lesie. Ja tylko posiłem bąka, kurde, dobra. O Jezu, jak ten las wygląda. Połowę powycinać. O, tam parę gałęzi pozbieramy tu, tam, ta i tego, po tego klocka. Ten klocek to będzie podłoga dla psów. Bo tam inaczej będę chciał zrobić. Ja tego klocka specjalnie trzymam. On dwumetrowy jest, tam podłoga, tak chcę zrobić. Świeżutką podłogę, żeby tam zaimpregnować to, by to postało troszeczkę, no. Bo tam trochę rufu pogniło już, no. No, no wszystko się zużywa, no nie ma co. O, doły, tutaj te doły są. O, to kurwa, ile to śmieci. Tak to jest, jak to kurde wyrzucają ludzie śmieci. Te gałęzie pozabieramy, tego dziomka tam wezmę. Kurczę, nie wziąłem łańcucha, ale to nic, o, tutaj o takie gałęzie, oni troszkę... No czekały, to rok temu po prostu to cięliśmy to drzewo. Pierwszy test rębaka tu był, w tym miejscu. No ale ja, już to kurde tej śmieci. No tego to nie widziałem, no. Dobra, aby tam nie wjechać, kurde, weź tu... No też niegdzie trzeba było te leszczyny powycinać, ale... Wiecie, no... O, to mu sąsiada leży. Cóż tam tyle, kurde, drzew. Co to, jakiś Armagedon był tutaj? Normalnie po jakimś zrębie. No patrz. No, uczciwi jesteśmy, jeden drugiemu nie kradnie. No ale żeby to coś normalnie, to się marnuje. Normalnie się marnuje takie coś. Nie ma co. Dobra, bierzemy się za robotę. Nie będzie dzisiaj ogniska. Tak na szybkości, wiecie, bo tak ognisko, kiełbaski, to trzeba bliżej domu. Tam też mam, musimy ten las posprzątać, także na razie robimy to. To kiedyś ojciec piak wybierał na budowę. Także teraz to słaby kopareczka, kurde. Oleju, o kurde, oleju nie mam. O, ja mam tylko troszkę oleju. No, jeden zbiornik. Paliwa w domu lałem, sprawdzałem. O, przymarzło. Pamiętam, zawsze takie było, to było trudno było wyjechać tak na wiosnę, bo to nawet ciężko się tu pola nawet czepić, czy pobronować, czy coś tu. Zawsze od tego lasu tutaj trzyma. No śnieg nawet dłużej leży, no to śnieg, ale może śnieg ma padać, prawda? Śnieg ma padać teraz. I to nawet przez parę dni. No. Dobra, ja tak, to, ja tu tnę, ty nosisz na wóz, zajeżdżamy tam i tamtego, chyba gałęzie nie ruszymy. Bo już nie wejdzie na nas skromny wozik. No ale zobaczymy. Co? Dobra, to tnę, kurwa, gorzej. Nie wiem, czy mam spodnie odpowiednie. I dobra, o, tak powinno być. O, tak to człowiek się powinien przygotować. A nie później wychodzisz do domu, a tu skarpeta pełna troci. O. No, teraz już można się położyć. Wartości chyba już energetyczne słabe. Jeszcze trochę poleży, to już w ogóle nie będzie miał wartości. Patrz, jakie to kłoda jest, zobacz. Zobaczymy, jak to stanie.
śmierć. No. Nie źle, to chłop wysechnie i będzie. No, no co ty, nie, jeszcze się spali. Dobra, jakoś tak posuwało, bo wiesz co? Ja tu będę ciął, a ty tam powyrzucasz to panu tu. Jeszcze później pojedziemy i włożę. Dobra. Tak pojedynczo nosił to też do dupy. To. Wtedy zakręcimy i wtedy rzucimy te gałęzie. Dobra, działamy tutaj. Widziałeś? O, larwa. Dawaj, zjedz jak Bear Grylls. Czekaj, patrz, widzisz? Niedługo będziemy to jedli. Człowiek troszkę porobił? Czas się posilić. Odciągam co jakiś czas, bo widzę to same butelki są. Tak jakbym gdzieś przyjechał po czymś. Zastępisz jeszcze filarkę. No, zaraz się nie potnę nic. No, nie ma co. Słyszysz? Samolot. Strzelają. Teraz się pewno pojawią komentarze, dlaczego ty, Krzysiek, nie przyjechałeś z workiem i pozbierać śmieci, prawda? Zapomniałem się worka. Chcę szuflę zakładać, nie worek. Nie podoba mi się to. Gdybym chciał porównać to, wyciąć wszystko, wyrwać tak mniej więcej korzenie, no i coś, może jakiś las zasadzić, wiesz. Pasowałoby. No pasowało, no ale to trzeba posprzątać. No nie będziesz na tym sadził no, drzew. Na to nawet ciężko silnikiem wjechać, ale faktycznie pomalutko, takimi strefami trzeba będzie to wziąć, szuflę założyć. O, słyszysz? Krowa. Gdzież to krowa? To piła. Żeby nie uwierzyć, żebym mech wywoził w las. A to prywatny las jest. No ale to państwowy mech. No tak, państwowy, to jest mój mech. Ja go biorę. To jest z mojego lasu. Na ten wozik to dużo się nie zmieści. No dobrze, trochę nie wziąłem. Muszę składać na całości, nie ma. Na całości. Tu jeszcze parę gałęzi. A, kurwa! Jeżyna mnie zaatakowała. Kiedyś taka bieda była, czy ludzie byli bardziej pasywni? Może u nas tak dobrze? U nas tak dobrze. Nie. Golas. To jest gałąź pozbawiona kory w ogóle, już taka przestarzała. Roczna, dwuletnia. Golas. Będziesz miał czym palić teraz kominkę. No tam, no tu parę razy się zupę ugotuję. Pod kuchnią. Kuchni k***a nie mam. Ta zupka, no, chińska. Ja zupkę, wodę na zupkę chińską. O, woda na zupkę. No. I nie trzeba państwowego, a jak w prywatnym to samo jest. Bałagan, to by to ładnie jakoś kurdeł. Bo taki oto myśmy wszystko zbierali, wszystko. To wszyściutko były pozbierane. Lasy były czyste. A teraz co? Słuchajcie. Dobrobyt. Dobrobyt, jeszcze raz dobrobyt. Ale to się niedługo kończy. Się niedługo skończy. Będą ludzie jeszcze do lasu jeździć. Chupał jedna kocisko. Sikiera robił. Tylko nie tak, no to ta jest sikiera do łupania. Wtedy wszystkie te gałęzie, co po ścięciu drzewa, to się sikierą pituliło. Jeszcze pamiętam, jak się ścinało, to moja twoja, kurde. Moja twoja. Masz jeszcze? Nie. Kurczę, ja ją przeciąłem na pół i zrobiłem dwie piły do cięcia postaków. No ale to nie to jednak. Jednak musiałem sobie kupić taką specjalistyczną, bo szybko się tępiła, czy trzeba było części oczy, to te zęby trzeba było tak rozwiedać, rozwodzić. Mocno się tępiła. No ale było. A kiedy kto to miał jakieś motorową? Nie było. Ja, ale ona była cicha, nie było słychać nawet. A teraz o, leśniczy tylko słyszy, a jedzie samochodem, staje. Głowę w tego przez okno, a piła. I już jedzie w tamte strony. Dobra, podjeżdżamy, bierzemy klockę i jedziemy do domu. Kurze, z samego rana.
O, kubeczek tu jest. Może herbatki! Bierzemy! Damy tego! Bierzemy to i robaka! Może coś wyskoczyć z nory. O, czekaj, to jest norka jakaś. Faktycznie. Widzicie coś? Tu się zaprze, no wiesz. Obróci się, myślę. Obróci się, no. No to podniesie i zacznie ciągnąć jakoś. Dobra taka lina. Nie ma co. Raz na jakiś czas się przydaje, ale... Ale się przydaje, ale słuchajcie, swoja. Tak nie pójdzie. Tak miało być amerykańskie. Nie. Trzeba tędy wyciągnąć. Na wprost. No tędy prosto. Przecież masz prześwit. No nie bardzo. No jak nie bardzo? To muszę po gałęzie poprzecinać. Dobra. Ach, to trzeba się dolić teraz. No może byśmy wzięli to tak o... Spróbuj tutaj. Hapnąć? No. Co dawaj? Kurwa, kichy by ci wyszły. Ile to waży? Stówkę? Dobra, dobra. Czekaj, obiad ci to masz larwę jakoś? Obiad ci szykuję. No, cukierki. Jeszcze troszkę będę w pierogach. No i tutaj sobie spokojnie wjedziesz, tylko musisz... Tak to kurde jest. Nie jest tak łatwo. No tak, przejazd trzeba zrobić. Nie dałoby się podcisnąć? A masz? No gdzie tam? No jak? Dawaj podejść bardziej, podejść tu do góry i ja ci podepnę tutaj. Troszkę bardziej mogłeś go w prawo dać. Ale tu ma większy ten chyba. Ruszysz go? Nie wiem. Weź też podnieś, a ja po prostu usunę teczko. Kurde, śnieg. Aj spierd. Ci się praca w lesie podobała? Fajna, ale ja nie lubię chodzić do lasu. Cieszysz się, że przyjechałem? Tak, ostatnio to nawet zastanawiałem się, czy z lodówki, kurde, nic, czy my nic nie jemy? Wszystko lodówki było. Ojejejej. Kiedy teraz jedziesz? Poniedziałek. O, będzie tu deszek troszkę, będzie. W tygodniu zawiozę dziada. W tym tygodniu? Nie wiem, jak będę miał czas. Na jak grube chcesz robić? Na 3 cm. Mówię, to podłoga na psów. No rozumiem. Tu trochę deszek wyjdzie, o. Rok leżał. Niecały. No ale to jeszcze zdrowy jest, o. Cyk. Wydeskuje się ten, jeszcze parę desek zostanie. No potnie się na takie listewki. O takie po 10 cm, bo taka muszę być szczelina, żeby woda ściekała. No widzicie, lina się przydaje na raz na jakiś czas. Ale jest swoje, nie trzeba tam łazić po sąsiadach. To się mówi. To co ma się swoje, to swoje. Różka się nam wypaczyła. Jakaś kicha wyszła. Jakaś kicha właśnie. Dobra. Dobra, będzie. Dobra, moi drodzy, bateria się już kończy. Chyba 10% ma tylko. Także my już kończymy. Jak to się mówi, zabieramy graty, zabieramy ten, podczepiamy nasz wóz z chrustem. Tak, troszkę drewna tutaj pozyskaliśmy ze swojego lasu. Także jak się podobał odcinek, to dajcie łapkę w górę.
subskryb... Nie, nie, ja no, no, się... Tak, nie... tak, tak, tak. Nie będę się dopominał. No, nie, nie, nie chcę, nie chcę. Także, moi drodzy, no, my jeszcze pozyskaliśmy troszkę swojego drewna ze swojego lasu, no. Także co, już czas się pożegnać. Miłej niedzieli życzę, smacznego obiadu i do następnego. To co, łapka w górę i subskrypcja?